Witam Państwa serdecznie. Z tej strony Paweł Szczepanik, Szkolenia z Inwestycji Giełdowych. Zbliża się kolejna edycja kursu DAX praktycznie. W tym filmie zadamy sobie pytanie, jak handlować skutecznie na DAX. Handlujemy day trading, czyli ruchy 10-20 punktów. To dla tych, którzy chcą poświęcić na handel godzinę maksymalnie w ciągu dnia. Uczymy się także transakcji na większe ruchy rzędu 50-70 punktów. Oczywiście wymaga to dalszego stop lossa, no i wymaga też dłuższego zaangażowania w rynku. Pokażę Państwu fragment z omówienia rynku z planem transakcji na kolejny dzień i później kilka transakcji, które zawarłem kolejnego dnia na rynku realnym. Tak więc przechodzimy od razu do rzeczy. Jutro chcę zobaczyć wzrost. Uważam, że jutro powinien być wzrost na 90%. Jutro powinno wzrosnąć na rynkach. Powinno być zielono na wszystkich rynkach w galaktyce. Jeżeli jutro nie zobaczę zieleni, no to nie mówię dłużej, tam procent, półtora, dwa, tak? To jak tego jutro nie będzie, czyli rano do kupna bym się szykował, i jeżeli jutro nie będzie zieleni, to będę bardzo, bardzo, bardzo zdziwiony i powiem, że coś jest na rynku nie tak. O, tak to widzę. Jak Państwo słyszeliście z omówienia rynku, mieliśmy plan, który zakładał wzrost. W związku z tym rano szukałem okazji do zakupów. Natomiast z punktu widzenia setupów takich bardzo krótkoterminowych pokazuje miejsca zawarcia transakcji. Rano pozycja krótka, ale tylko na 10 punktów. Kolejna pozycja długa, także zamknięta po 10 punktach. Kolejne otwarcie pozycji w tym miejscu, także na 10 punktów. I dopiero w tym miejscu otwarcie pozycji długiej z targetem 30-punktowym. Oczywiście to są zagrania day tradingowe. Można oczywiście było wziąć pozycję po prostu z rana, z otwarcia, pod to, co było mówione na omówieniu, ustawić stop loss 50 czy 70 punktów i wziąć udział w ruchu rynku także 50-60 punktów. To już jest kwestia stylu, jakim się handluje. Jedni wolą day trading, wyłapywać małe ruchy, inni wolą otworzyć pozycję, ustawić dalszy stop loss i uczestniczyć w ruchu rynku na tej jednej transakcji. Bardzo ważne jest, że transakcje, które zaznaczyłem na wykresie, są transakcjami powtarzalnymi. One moim zdaniem bardzo mocno zbliżają się do transakcji mechanicznych. Tu wszystko z czegoś wynika i wszystko się łączy. To nie są absolutnie transakcje na pałę i wyczucie. Jeżeli chodzi o styl, tak jak już powiedziałem, to jest zawsze kwestia wyboru. Będzie grupa inwestorów, którzy chcą poświęcić na trading maksymalnie godzinę dziennie, złapać 10-20 punktów. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy targetujemy pozycję na 10 punktów czy na 20 punktów, ten stop loss także jest bliżej rynku. On także wynosi 10 czy 20 punktów. W momencie, kiedy targetujemy pozycję na punktów 50 czy 100, musimy tego stop lossa oczywiście odsunąć dalej. To są dwa różne style handlu i tych dwóch stylów będziemy się uczyć. Zachęcam do zapoznania się z opisem kursu na stronie i zachęcam bardzo mocno do zapoznania się ze statystykami historycznymi, które sięgają roku aż 2007. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i serdecznie zapraszam.